Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj rozpoczniemy sobie nową serię, jaką jest seria z najnowszego DLC do gry Wolfenstein. Ja miałem okazję ukazać wam na swoim kanale już podstawową część tej gry jakoś rok temu. Widziałem, że cieszyła się dosyć dużą popularnością na moim kanale. Mi też osobiście gra podobała się niesamowicie. Żałowałem później, że kupiłem wersję na Xboxa 360, bo mogłem już sobie zakupić wersję na Next Geny. To były początek, jakieś tam początki nowej generacji. Stwierdziłem, że to DLC pokażę wam w najwyższej możliwej jakości, więc gramy sobie w wersję PC-tową z ustawieniami na ultra w 60 klatkach na sekundę. Tak więc już bez zbędnego gadania, zaczynajmy. This war is a disease. Passed through blood spilled by warriors. I feel the winds from the gathering storm. No i mamy naszego głównego protagonistę. Powiem wam, że to DLC jest dodatkiem samodzielnym. Nie potrzebujemy do jego działania podstawki. Działa to wszystko na tym samym silniku, więc wizualnie będzie podobnie. A wydarzenia z tego DLC dzieją się przed wydarzeniami z podstawki. No właśnie, mamy rok 1946. Voller Zuversicht, dass der Endsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprach er dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an. I hope you don't mind the weight of the world on your shoulders, Agent Blazkowicz. I've got pretty solid shoulders, Agent One. Well, we're losing the bloody war. Nobody told me. HQ's put a tight lid on it. General Deathset is manufacturing unstoppable killing machines in a secret compound. One of his lieutenants, Helga von Scherbs, is keeping the folder mentioned in your mission briefing at her base of operations, Castle Wolfenstein. This folder contains the location of Deathset's compound. Could be our last chance, this, before the Nazis wipe out all that's good in the world. America would never fold. All right, here's the checkpoint. Remember your cover. Commander Franz. Nazi bastard from the SS in Frankfurt. Dobra, dojeżdżamy do punktu kontrolnego. No mam nadzieję, że nikt nas nie wykryje tutaj. Die Papiere bitte. Hier. Kurde, nawet nie spojrzał tak naprawdę. Vielen Dank. Wiedersehen. You and me, Blazkowicz. What a good team. We can do this. Okay, look. You're German? Frankly, it's atrocious. So no talking. And keep your gun holstered for as long as you can. The papers Kessler prepared for you are in the glove box. There. No dobra. Niemiecki na słabym poziomie. Okay. Let's go. And remember, stay focused. Stay quiet and follow me, right? No, ewentualnie mógłbym mu pomóc. Ja troszeczkę niemiecki znam. Przez tyle lat się uczyłem niemieckiego, więc. Guten Morgen. Dobra. Nie będzie Guten Morgen. Um Himmels willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Entschuldigung. Po znajomości się dostało do armii. No nieładnie, nieładnie. Czy na to wychodzi, że jeśli ktoś będzie nas prosił o to, żebyśmy coś powiedzieli, musimy go zabić, bo od razu się wszystko wyda. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Dobra, temu gładko poszło. Teraz kolej na nas. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Ah, du bist so wstręt, ne Massakre. Die Papiere bitte. Augenblick, warten Sie. Wow. No to będą kłopoty. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. Ha 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 ha
So ein komischer Kauz. Die spinnen die Amis Hot Dogs. Die wird sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Kurde, już się bałem, że śmieje się, śmieje i zaraz jebs. Dostanę papie. Ale jednak nie. Hot dogi pochodzą z Frankfurtu, tak? I pewnie, nie wiem, tak mi się wydaje, że powiedział hot dog z tego względu, że no tak samo się to akcentuje po niemiecku, jak i po angielsku. Tak więc wydaje mi się, że z tego tutaj to wynika. Chociaż nie wiem, mogę się mylić i nie zrozumiałem tego żartu. W ogóle to dla mnie nie był jakiś specjalnie żart. Dobra, mamy taką informację o naszym koledze. Też takie informacje będę starał się wam pokazywać na bieżąco. Tu mamy grafiki i krótki opis, jak widzicie. Gdzieś tam na ekranie nam się zawsze takie informacje pojawiają, dzięki którym możemy dowiedzieć się, że coś tam nowego się w tym dzienniku tutaj pojawiło, możemy coś sobie nowego sprawdzić, więc to też będę starał się wam pokazywać, a tak na szybko, abyście sobie zawsze mogli to zatrzymać i ewentualnie przydać, jeśli was to interesuje. Hot dog. Reckon I had to say something. That was Rudy Jaeger, Helga's second in command. I hear he feeds his dogs with prisoners from the castle's dungeon. No i to by nie należało do rzeczy przyjemnych. Kurde, te psy są naprawdę obleśne. Rudy Jaeger. A, to jest ten koleś właśnie. I też możemy tutaj sobie troszkę o nim się dodatkowo dowiedzieć. Zanim otrzymał obecny przydział, pracował jako osobisty trener psów. No nieźle. Fajne takie ciekawostki są. Guten Morgen. Dobra. Morgen. Morgen. Dobra, to teraz my. Guten Morgen. Nie odpowiedział. Dobra, lepiej żeby się nie odzywał faktycznie. Helga von Schaps. What a nasty piece of work. Handpicked by Death's Head himself as a key member of the SS Paranormal Division. You know, I had the misfortune of encountering her on a mission to Tanzania. Did I ever tell you about that, Blaskowitz? I was sick with Blackwater fever at the time. Possibly the worst day of my life. Not even a heavy diet of whiskey could improve my condition, if you can imagine. Anyway, this castle? Helga owns it. It's her occult research center. Now we need to take down Death's Head or the war will be lost. And Helga? Is vital in doing this. There's a top secret document folder in Helga's office. It should give us the location of Death's Head's compound. Once we have that, well then, we can launch an assault on his base of operations. Shoot him dead. Turn this failure of a war around and be back just in time for tea. Kurczę, ten naprawdę zamek robi ogromne wrażenie, jak tutaj tak jechaliśmy sobie tutaj. Widzieliście. Tym wyciągiem to naprawdę robi to ogromne wrażenie. Off you go. I'll disable the alarm. You head for Helga's research center. We'll stay in touch via radio. Leaving the channel open. Chociaż kurczę, mimo wszystko cały czas jest to takie fajne, ale z daleka. Jak się już wejdzie do środka, to naprawdę takie typowo nazistowskie wszystko. Wow, czekajcie. No dobra, musimy znaleźć tutaj to wejście. Kurde, ten koleś w pierwszej kolejności to akurat wcześniej, ja wcześniej włączyłem menusy niż on wstał, ale bałem się, że kurde, już mnie ktoś wykrył tutaj. Ale nie, na szczęście nie. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj miałem wejść. Oj, Taniak, trudno było znaleźć mundur, w którym zmieściłby się... No, więc... Dobra, no on jest przy kości, nie? Że nasz główny bohater jest oczywiście... Blaskowicz jest strasznie potężny, więc nie ma się co dziwić, że nie było na jego garnituru tego nazistowskiego. Okay. Pistolet z tłumikiem. No chyba jego używania uczyć mi tutaj nie trzeba. No ja mówię, ja mimo że gram na PC-cie, to mam włączonego pada Xboxa One. Więc wszystko co widzicie tutaj, jakbym grał na Xboxie One, nie? Wszystkie tutaj... Okej, okay, zabity. Wszystkie po prostu przyciski są od Xboxa One. Już właśnie widziałem, że w grze jest 8 rozdziałów. My rozgrywamy sobie teraz prolog. Będę starał się, żeby każda część była w osobnym odcinku, nawet jeśli odcinek będzie dosyć długo trwał.
Więc mniej więcej powinno być 8 odcinków z tej gry. Znaczy 9, bo prolog będzie osobno. Dobra, zabity. Chyba tyle. I on jest na górze chyba. Dokładnie, idzie sobie tam, okej. Co tu mam? Jakaś notatka badawcza. Cały dzień Helga gościła Führera, uścisnęła mu dłoń, wydawała się... A jakieś takie ciekawostki, też muszę sobie to poczytać oczywiście, jak chcecie. Obok tego przechodziłem, więc tylko sobie sprawdzę, czy nie ma jeszcze jakichś ciekawostek tutaj na tej części pomieszczenia, bo ciekawi mnie to, bo takie ciekawostki mówię, gdzieś tam będę chciał, przynajmniej będę się starał, tak, gdzieś tam znajdywać, pokazywać wam to wszystko. Bo też sama gra pod względem fabularnym jest bardzo ciekawa i interesująca, więc myślę, że te znajdki będę starał się tutaj szukać, ale nic tutaj widzę nie ma. Mamy tutaj podejść. Pathfinder calling Landseer. Come in, Landseer. Over. This is Landseer speaking. Over. Landseer, we can't find Lucy's present. Over. Pathfinder, I have new information regarding Lucy's present. Rendezvous with me as soon as you can. We will discuss further. Over. Roger. Pathfinder. Wow. Dobra. Nie będzie tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Trzeba tutaj porozmawiać. Zakładam, że to będzie jakaś horda przeciwników tutaj się na mnie rzucała. Więc trzeba zachować czujność, spokój przede wszystkim. Ponieważ apteczek, amunicji tu mamy od cholery. Naprawdę tutaj się roi od tego. Niestety jestem... jestem sam tylko przeciwko... Nie z 20 przeciwników na mnie będzie tutaj chciało lecieć. Okej. Kurczę, jak rozgram ten prolog, będę musiał sobie troszeczkę czułość przestawić, bo... troszeczkę dyskomfort czuję tutaj przy celowaniu przeciwników, ale dam radę. Były apteczki, właśnie pamiętam na końcu, bo jak tutaj przeszukiwałem to wszystko. Dobra, mamy pancerz, teraz to mogą mi... Wiecie co mogą mi... Dobra, załatwieni. Dobra, jeszcze skubaniec jeden się ukrył mi. Wszyscy? Chyba jeszcze ktoś. Tutaj jeden. Dobra. Jeszcze coś tutaj... Chyba będzie. Nie. Nie, no jest czysto chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc skoro tu przy... A nie, tu jeszcze jeden jest. Skubaniec. What a bloody cocker, BBJ. Can we still have a chance? Kessler knows something. Well, it's worth bloody noting if we don't get out of this place. Look, I found a way out. Come here, I'll help you up.
Przyznam sobie tylko tutaj. To chyba tutaj za drzwiami jest. Dobra, wszystko mamy już pełne praktycznie. Dobra, lecimy na górę. I tutaj. Kurde, jak on tam się wmieścił? O kurde. No to się porobiło. Nieźle. Czyli to będzie prolog, tak więc obejrzcie sobie to do końca. Ja się z wami pożegnam. Kolejnych odcinków spodziewajcie się codziennie z tej gry. Jeśli będzie na maksa dużo lajków w górę pod filmem, będę starał się może i nawet dwa odcinki dziennie wrzucać wam. Jeśli, no mówię, będzie zainteresowanie i duża aktywność pod filmem. Tak więc tego się spodziewajcie. Na chwilę obecną to by było tyle. Trzymajcie się, cześć!